kiedyś, wiadomo, delfinki, różyczki, standard, nie? Leciały. No, media zrobiły swoje, uświadomiły też ludzi. Nie warto powielać niektórych rzeczy. Co masz w głowie, to co masz w sercu, nie? To tak nie jest uzasadnione, czy młodsi, starsi mają jakieś inne patrzenie, czy w sensie płeć też nie gra roli, bardziej to co się ma dokładnie w głowie, po prostu kwestia gustu, nie? Dużo starszych osób też przychodzi się tatuować, przedział wiekowy nie gra roli co do robienia sobie tatuażu. Z roku na rok coraz więcej się tatuuje, no ale to chyba wynika właśnie z tego też uświadomienia jakiegoś, że nie tylko już więzienie. Jest to bardziej postrzegany już jak artyst, sztuka. Tyle, że nie na materiale, nie na płótnie, a na skórze. Bo jest kwestia na całe życie, musi być przemyślana. Jak się przychodzi do studia tatuażu z myślą właśnie o zrobieniu sobie dziary, to no musi być to stuprocentowa pewność, nie? Każdy klient, który przyjdzie pierwszy raz, generalnie można powiedzieć, że jest stałym klientem. Wszyscy wracają. Miałem kiedyś klienta, który sobie butelkę ketchupu Heinza wydzierał, czy etykietkę w Langrela, już nie mówię o znaczkach Nike, Adasia, na przykład takie motywy. Jak ktoś przychodzi z jakimś zamysłem, właśnie czymś, co tam ma w głowie, a nie jest w stanie tego przelać na papier, czy nawet do końca słowami, no to lecimy z marszu, że tak powiem. Po prostu w tym momencie jest mi w stanie na tyle zaufać, żeby się oddać w moje ręce. Do końca nawet ja nie wiem, jaki będzie efekt finalny tatuażu, który nie do końca jest sprecyzowany przez samego klienta. Jeśli chodzi o ból, to w ogóle nie ma co się tym kierować i przejmować. Jest to znikoma część w ogóle całego procesu. Tatuaż nie jest niczym złym. Generalnie się nie robi krzywdy nikomu. Dobrze zrobiony, dobrze wykonany, odpowiednimi barwnikami. Nie zmienia się jakoś drastycznie, diametralnie nawet na przełomie lat. Aczkolwiek dużo zależy też od skóry i użytkowania. U niektórych utrzymuje się do końca życia w intensywnej barwie. U niektórych po paru latach dobrze jest przeprowadzić korektę, po prostu poprawkę lekką.